historia, jakiej nie znacie. Ludu pracujący stolicy! It is a dream deeply rooted in the American dream. We'll never surrender. Walki o niepotale krwi! Czemu tę rękę władza ludowa odrąbie? Ich mi Anglia! Śmierć przez ścięcie głowy z uprzednim odrąbaniem ręki i późniejszym świartowaniem zwłok. Do tego banicja dla luterańskich pastorów i eksmisja protestanckiego gimnazjum akademickiego poza mury Torunia. Wyrok Królewskiego Trybunału dla kilkunastu niesfornych protestanckich mieszczan w 1724 roku był adekwatny do oczekiwań katolickich poddanych i możnowładców. Niewinna sprzeczka między uczniami kolegium jezuickiego i grupą młodych ewangelików przerodziła się w niemałą eksplozję napięć społecznych w Toruniu, jednym z najbogatszych miast Polski. Wieść o polskim prześladowaniu protestantów szeroko rozeszła się w oświeconej Europie. Kraje, które w poprzednim wieku toczyły krwawe wojny religijne, postępowanie karne, ochrzciły nową nocą świętego Bartłomieja. Rzeczpospolitą w naszej historii z dumą nazywamy państwem bez stosów. Czy w wieku XVIII przypadkiem nie kiełkował w niej religijny fanatyzm, a mozaika wyznań niespotykana w innych krajach pozwalała na manipulowanie wiarą w celach politycznych? Jaki stosunek do religii miał wreszcie oświecony akt, jakim była Konstytucja 3 maja, pisana de facto częściowo przez duchownych? O tym w następnym odcinku naszego podcastu. Tumult toruński, czyli najsłynniejsza religijna awantura w naszej historii, rozpoczął się od niewinnej katolickiej procesji. Był lipcowy poranek 1724 roku. Dzień Matki Boskiej Szkapleżnej. Gdy przyglądający się procesji ewangelicy studenci nie zdjęli czapek i nie przyklękli przed Najświętszym Sakramentem, doszło do bójki. Straż miejska protestanckiego wtedy miasta aresztowała jednego z uczniów jezuickich. A młodzi katolicy w odpowiedzi na to wzięli zakładnika, zamykając go w murach kolegium jezuickiego. To były iskry wywołujące eksplozję miejskiego konfliktu. Tłum szturmował budynki kolegium. Wszystko przypominało bardziej zadymę kibiców zwaśnionych klubów. Nie było ofiar, ale budynek kolegium i klasztor zostały całkowicie splądrowane i zdemolowane, a niektórzy jezuici i uczniowie pobici. Trybunał króla Augusta II nie miał litości. Przykładnie ukarał sprawców i miejskie władze, w tym prezydenta. Wydarzenia, które przeszły do historii pod nazwą Tumultu Toruńskiego, miały zasadnicze znaczenie dla uformowania się w wieku XVIII stereotypu polskiej nietolerancji wyznaniowej. Powstał, pomimo tego, że wolność religijna w Szlacheckiej Republice mogła stanowić dla wielu krajów europejskich przykład godny naśladowania. Przypomnijmy, że w państwie polsko-litewskim tradycje zgodnego współżycia przedstawicieli różnych wyznań i religii miały długą metrykę. Na długo przed reformacją, oprócz chrześcijan trzech obrządków, katolickiego, prawosławnego i ormiańskiego, warunki do życia znajdowali w koronie prześladowani w całej niemal Europie Żydzi, a w Wielkim Księstwie Litewskim Karaimi czy wyznający islam Tatarzy. W XVI wieku, gdy w Europie trwała reformacja, w Polsce bez większych konfliktów powstawały wspólnoty luterańskie czy kalwińskie. To w Szlacheckiej Republice schronienie znajdowali szykanowani na zachodzie Arianie. Polska faktycznie była krajem bez stosów, a Konfederacja Warszawska z 1573 roku przyniosła zarówno pokój, jak i uprawnienie wszystkich różniących się w wierze. Mimo sprzeciwu ze strony katolickiej hierarchii kościelnej, zaprzysięgali ją wszyscy królowie elekcyjni. W Polsce i na Litwie, jak chyba nigdzie indziej w Europie, religię traktowano jako sprawę prywatną, która nie powinna zakłócać życia publicznego. W tym samym czasie przez kontynent przechodziły krwawe wojny religijne. Sprawa tolerancji religijnej dla dysydentów, czyli chrześcijan o wyznaniu innym niż katolicyzm, pojawiła się jednak w Rzeczpospolitej z całą intensywnością w latach 60. XVIII wieku i była głównie rozgrywką polityczną Katarzyny Wielkiej, imperatorowej Rosji. Opowie nam o tym profesor Zofia Zielińska. Ja żądała od Polski równouprawnienia politycznego dysydentów.
nieistniejącego w żadnym państwie europejskim, bo równouprawnienie polityczne oznacza, że innowiercy, czyli wyznawcy tej religii głównej, tylko obcych religii, mają takie same prawa polityczne jak wyznawcy religii państwowej. No, tego nie było w żadnym kraju europejskim i przeciwko temu społeczeństwo gwałtownie zareagowało, ale rzeczywiście po to, aby pokonać swoich politycznych przeciwników, czyli Czartoryskich i króla, ich dawni przeciwnicy, potoccy, którzy stali się w czasach stanisławowskich opozycją, rozdymali bez poczucia odpowiedzialności za państwo fanatyzm religijny. I gdy w roku 1766 i 7 bez siły zbrojnej, tak jak to mówił Repnin, nie byłoby możliwe narzucenie Polsce czegokolwiek w sprawie religijnej. A i tak w cały czas w Polsce tolerancja religijna była na dobrym europejskim poziomie. Rosjanie zażądali rozszerzenia tej tolerancji, na to się już społeczeństwo nie godziło i tu jest ta wina opozycji potockich. Natomiast jeśli idzie o odmowę równouprawnienia dysydentów, to bym nie uważała tego za przejaw fanatyzmu. Chyba chodziło o parę rzeczy. My tu dokładnie, nie ma takiego źródła, które by to dokładnie pokazywało. Po pierwsze, Rosja chciała udowodnić swojej elicie, że dba o prawosławnych w Polsce i że ci prawosławni będą mieli tutaj silniejszą pozycję. A na wschodzie Polski tych prawosławnych było coraz mniej, bo forsowano unicki obrządek. Po drugie, Katarzyna chciała udowodnić zachodnim filozofom, że jest oświeconą władczynią i dba o rozwój tolerancji religijnej, bo żądanie równouprawnienia politycznego dysydentów na Zachodzie było propagowane jako żądanie rozszerzenia tolerancji. Myląco. I po trzecie, chciała mieć agenturę w Polsce. Po prostu. Żądanie równouprawnienia politycznego w Polsce było żądaniem takim, z którego Europa nie znała, rozwiązaniem, którego Europa nie znała i nic dziwnego, że nasi przodkowie się na to nie chcieli godzić. Wykorzystanie religii jako narzędzia w politycznej rozgrywce było tu oczywiste. Niemniej znajdowali się w zachodniej oświeconej Europie znani publicyści, którzy oczarowani przez Katarzynę II pisali wręcz na zamówienie teksty oczerniające Rzeczpospolitą i uzasadniające konieczność sprawowania opieki nad różnowiercami. Francuski myśliciel Voltaire podejrzanie często zwracał na to uwagę w swoim piśmiennictwie i podawał wiele wypadków prześladowania protestantów oraz prawosławnych. Chętnie wymieniał akty przemocy wobec duchownych ewangelickich, które były dokonywane z inspiracji księży katolickich. Ratunkiem dla wolności wyznania miała być dalekowzroczna polityka Katarzyny. Oto co Voltaire pisał o władczyni imperium. Przewidywała ona wojnę religijną w Polsce i posłała jej pokój wraz z armią. Ta wojna pojawiła się jedynie po to, by bronić dysydentów w przypadku, gdyby chciano użyć przeciwko nim siły. Ludzie zdziwili się widokiem armii rosyjskiej stacjonującej w środku Polski z zachowaniem większej dyscypliny niż ta, którą kiedykolwiek osiągnęły oddziały polskie. Wzbogacała ona kraj, zamiast go dewastować. Była tam tylko po to, by strzec tolerancji. Te zagraniczne oddziały musiały dać przykład rozsądku i go dały. Voltaire na początku wcale nie uważał Polski za kraj nietolerancyjny i Stanisława Augusta nie uważał za władcę, który broni nietolerancji. Ale ostatecznie stał się piewcą rosyjskich działań politycznych, siłowych, pisząc traktat, którego osnowę podyktował mu ambasador Repnin. To jest traktat Essai sur la dissension des églises en Pologne, traktat o rozdzieleniu kościołów w Polsce, historyczny, za który dostał duże wynagrodzenie od Katarzyny. Europa od XVI wieku dąży do jedności religijnej. Jeden król, jedno prawo, jedna religia, prawda? Tak jak to Baudin napisał. I w Polsce to samo dążenie miało miejsce. Pod koniec XVI wieku stworzono kościół unicki, do którego chciano przyciągnąć prawosławnych Rzeczypospolitej. I w dużej mierze w toku XVII wieku i zwłaszcza na początku XVIII do tego doszło. Kościół prawosławny był w Polsce w odwrocie najlepszy dowód, że
owszem, miał jeszcze w swoich szeregach trochę szlachty, ale to była bardzo drobna szlachta, nie licząca się, nie mogąca, nawet nie zainteresowana życiem politycznym. Ale Rosjanie traktowali redukcję kościoła prawosławnego w Polsce jako redukcję prawdziwej wiary, no bo prawosławie, czyli właściwa wiara, prawda? I dla swojego społeczeństwa Katarzyna chciała tę prawosławną wiarę odrodzić. A rzeczywiście Piotr podobnie myślał. Piotr przecież osobiście zamordował kilkunastu unickich księży w jednym z klasztorów w Polsce, jak się w Polsce znalazł. Stosunek prawosławia do kościoła unickiego jest wrogi, był i jest. Zresztą w XIX wieku zlikwidowano kościół unicki, prawda, na terenie Imperium Rosyjskiego. Całą batalię o zmiany religijne w Polsce Katarzyna rozpoczęła pod hasłem Katarzyna rozpoczęła z hasłami propagandowymi dla Zachodu, że chodzi tu o wzrost tolerancji, która była na Zachodzie modna. Natomiast gdy te pierwsze jej żądania zostały zlekceważone, zażądała równouprawnienia politycznego i to jest rok 1767, kiedy siłą to równouprawnienie wprowadziła. Społeczeństwo szlacheckie zareagowało Konfederacją Barską, czyli buntem w obronie wiary świętej katolickiej. Konfederacji Barskiej poświęciliśmy osobny odcinek, nazywając ją prowokacyjnie ostatnią wojną religijną Europy. Wróćmy do wydarzeń z Torunia, 4 dekady wcześniej. Podtekst był religijny, ale same czyny i sprawa czysto kryminalne. Za tego rodzaju występki w tych czasach nie było innych kar. Co ciekawe, sprawa rzekomej nietolerancji dla protestantów w Prusach Królewskich największe emocje zaczęła wzbudzać dopiero kilkadziesiąt lat później. Konflikt między katolikami a protestantami w Toruniu, jaki miał miejsce, który to konflikt zaczął się od drobnego incydentu, a następnie się rozszerzył, spotkał się z bardzo bierną postawą protestanckich władz Torunia, które nie sprzyjały katolikom. Skazano na karę śmierci kilkunastu dygnitarzy protestanckich Torunia z burmistrzem Rösnerem na czele. I ten konflikt stał się, czy był traktowany jako szansa antypolskiej krucjaty, polityczna szansa, tak chyba traktowały go Prusy protestanckie, chcące namówić Rosję do takiej krucjaty. Piotr nie miał na to ochoty, a śmierć Piotra w lutym 1725 roku zamknęła sprawę. Kwestia tego tumultu, bardzo nośna w polityce, w propagandzie protestanckiej bezpośrednio w ciągu kilku lat, następnie umarła, ucichła. Przypomniano tę sprawę, właśnie między innymi Voltaire, dopiero w latach 60. już na użytek Katarzyny II i jej działań prodysydenckich w Polsce. Ustawa rządowa z dnia 3 maja 1791 roku. Rozdział pierwszy. Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami. Przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś ta sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich podług ustaw krajowych warujemy. Konstytucja 3 maja rozpoczynała się odwołaniem do Boga i znalazła uznanie wśród duchowieństwa, a dowodem jest fakt, że po jej przyjęciu odczytywano listy pasterskie w kościołach. Czy wbrew oświeceniowym nurtom i jej siostrzanej wersji z Francji musiała utwierdzać Rzeczpospolitą jako kraj formalnie katolicki i to taki, który nie gwarantował jeszcze pełnej wolności religijnej i równouprawnienia wszystkich wyznań? Takie zarzuty można formować dziś z perspektywy laickiego społeczeństwa. Należy pamiętać, że stosunek do religii był jednym z najważniejszych aspektów odróżniających konstytucję napisaną w Warszawie od aktów, które ogłosiła rewolucja francuska. Dlaczego?
Opowie nam o tym dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Ich ideą jest zniszczenie starego ładu, jest zniszczenie starego państwa. W Rzeczpospolitej nie chodzi o zniszczenie ancien régime, nie chodzi o zniszczenie starego ładu, tylko o jego naprawę, o jego korektę. To jest jakby idea, która towarzyszy powstawaniu Konstytucji 3 maja. Oczywiście są pewne elementy tego starego systemu, które należy zlikwidować, czy należy się ich pozbyć, ale nie chodzi o pewną negację systemu, który panował wcześniej. We Francji natomiast chodzi o zanegowanie starego reżimu, chodzi o zanegowanie przeszłości, która urodziła patologię, więc tę patologię trzeba odciąć i należy odbudować coś na nowo. Jednym oczywiście z elementów ancien régime jest również Kościół katolicki. Kościół katolicki, który we Francji ma też ogromne wpływy, bo przecież kardynałowie kościoła mieli przecież potężny wpływ na to, co się w państwie działo. Byli ludźmi, którzy zarządzali tym państwem bezpośrednio. Więc ten wpływ Kościoła katolickiego, bogactwo Kościoła katolickiego również wpływa na to, że traktuje się Kościół, a tym samym religię jako element ancien régime, czyli starego systemu, starego reżimu, starego ładu. I wśród najbardziej radykalnych rewolucjonistów francuskich zakwita idea, żeby się tego zupełnie pozbyć, żeby pozbyć się tego świata, który kojarzył się jednoznacznie negatywnie. Stąd też pomysły związane po pierwsze z wyrugowaniem boskości, czy Boga, czy wiary z życia społecznego, ale wyrugowaniem do cna, włącznie ze zmianą kalendarza, włącznie ze zmianą świąt, włącznie ze zmianą kultury, włącznie również ze stworzeniem swoistego quasi systemu religijnego, który oczywiście był oparty na potędze rozumu, na wierze w rozum, na różnego rodzaju oświeceniowych ideach, które miały przybrać rolę takiej quasi religii. Ale wiąże się to wszystko z tym źródłem rewolucji. Źródłem rewolucji we Francji jest to, że buntują się ludzie, którzy nie mogą realizować swoich ambicji politycznych, a bardzo by tego chcieli, bo predestynuje ich do tego pozycja społeczna, predestynuje do tego ich finanse. W Polsce natomiast dochodzi do korekty systemu zrobionego przez samą elitę rządzącą, która już może się politycznie realizować i oczywiście realizując się politycznie dokonuje reform, jednocześnie dbając, aby mogła zachować tę władzę, którą posiadała również wcześniej. To jest epoka rewolucji. Tu wielkiego też ataku na Kościół katolicki. To jest rewolucja francuska. Natomiast w państwach ustabilizowanych istnieje religia panująca. Powtarzam, Anglia, najbardziej oświecony kraj, niekwestionowany lider oświecenia, jest krajem anglikańskim i nikt tego nie wskazuje jako dowód, że to jest kraj ciemnoty. A Polska jest krajem katolickim. W ogóle bardzo trudne było w XVIII wieku do pomyślenia, bardzo trudny był ateizm. To były zupełnie wyjątkowe wypadki. Kraje europejskie są krajami wyznaniowymi i dopiero zaburzająca normę nowożytną rewolucja francuska zmienia sytuację. To jest Europa. Ameryka startowała z zupełnie innej pozycji wieloreligijności i tam nie było przecież wówczas i w Konstytucji Amerykańskiej z 1787 roku takiego silnego, zwartego państwa. Konstytucja 3 maja utwierdzała tradycyjną polską tolerancję dla wszystkich wyznań, ale równocześnie przynosiła karę za apostazję od wyznania rzymskokatolickiego. No to jest znowu pewna norma Europy nowożytnej. Istnieje wyznanie państwowe, deklarowane lub niekiedy niedeklarowane i ktoś, kto chce być wybitnym działaczem tego państwa, z tym wyznaniem się musi wiązać. To mieliśmy i w Prusach, i mieliśmy to w Rosji, no w Anglii, najbardziej oświeconym kraju. Katolicy nie mieli żadnych praw publicznych, prawda, politycznych, więc no, we Francji doszło do odwołania edyktu nantejskiego. Europa schyłku wieku XVIII jest nadal Europą państw wyznaniowych i to, czego byśmy oczekiwali, co byłoby miarą nowoczesności oświeconych ludzi, to jest tolerancja religijna, czyli
możliwość dokonywania aktów religijnych w miarę swobodnych wewnątrz państwa, mimo że są to możliwość nawet dla przedstawicieli także, nie nawet, ale także dla przedstawicieli religii niedominującej.